Stary, nie przejmuj się. Ona i tak nie była ciebie warta, okay, serio. No może faktycznie. Powiem ci, że to jest dziewczyna dla ciebie. No to jest fajna, to mi się podoba. No ale nie mam szansu, tak jest. Co? No gdzie ty nie masz szans, no gościu, spójrz na siebie. Przecież ty jesteś... Sobą jesteś. No... A, no nie... Dobra, nie marudź, ja cię ogarnę. Pa, pa. Nie, ja już, że... Ja wyjpa chłopaka. No mówiłem, ale powiedziałem, że jakaś jest ciebie facet, tak się stary. I tak jakaś taka krzywa była, mi to się w ogóle nie widziało. No ale taka kelnerka, stary, zobacz, jak na ciebie patrzy. O Jezus. Naprawdę? No pewnie, no kelnerki tak nie patrzą normalnie. Dobra, ja ci to załatwię, czekaj. Spokojnie, cześć. Cześć. Słuchaj, przejdę od razu do rzeczy. No, jesteś najpiękniejszą dziewczyną w tej restauracji. A to jest Piotrek, no mój zajebisty ziomek. Znamy się od dzieciaka, naprawdę super koleś. No ostatnio ma pecha do dziewczyn, tak? Sobie myślałem, no, chciałbyś się może z nim na randkę umówić? Sorry, ale nie. No cześć. Jako kelnerka sobie pracujesz? Nie no, fajna praca, fajna. Nienawidzę tej pracy. To restauracja mojego taty i pracuję tu za darmo. Nie no, wiem. Też byłem kelnerem. No ciężka praca, cały dzień na nogach, no przerąbane. Współczuję ci. Ty byłeś kelnerem? Kelnerem! Słyszałem menelem i tak mówię, no coś mi się nie zgadza. Piotrek menelem? No nie bardzo chyba. A no chyba, że tydzień temu to się pod klubem pożega. Dobra, słuchaj, zajebiście nam się razem rozmawiało. Nie chciałabyś tego kiedyś może dokończyć? Wiesz co... Nie. Aha. No okej, okay, rozumiem. To miłego dnia. Hej. Poczekaj. Hej, co ona ci dała? Nic. Aha. Co? Jak bajera? Jest to. Wiecie co, chłopaki, ja to sobie pójdę do domu, nie, serio. No co ty gadasz? Serio, zaraz ci jakąś znajdziemy. Spokojnie. A ta? Jest ciekawa. Tak. Chłopacy? Tak. A ona nie jest gruba? Nie. Gdzie? A tak stary, będziesz wyprzedzał, to ty nic nie znasz. Dawaj. No, kochani, dziękujemy za obejrzenie. Jeśli dziękujemy, to za obejrzenie. Jeśli za obejrzenie. Takie nowe formaty w jednym miejscu. Dzięki to jeśli... Napiszcie, jak się wam to podoba, jak się wam to nie podoba, jak się waszym sąsiadom podoba. Yo, skrapie!